Żadnego skina nie będę miał ustawionego, wszystkie zostaną zablokowane i je stracę. Sprawdzamy to, boję się naprawdę, uwaga, klikamy! Siema, siema, Taitori, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z waszej ulubionej serii, jaką oczywiście są pogromcy mitów ze StumbleGuysa. Dzisiaj mamy przygotowane 13 pięknych, mega ciekawych i mega mocnych mitów, które sobie sprawdzimy, więc oglądajcie od początku do końca, żeby tego nie przegapić. A zaczynamy sobie ten film od tego, że każdy, kto ma zebraną chociaż jedną wypychaczkę na swoim koncie, zostawia łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Ja mam ich teraz 1300, napiszcie mi w komentarzu, ile wy ich macie. No i jeśli macie chociaż jedną, to zostawcie łapkę w górę pod tym odcineczkiem. W komentarzu tak samo mordeczki, koniecznie piszcie mity do kolejnego odcinka, żebym miał jak nagrywać kolejny film z tej serii. Musicie napisać jakiegoś ciekawego mita, którego jeszcze nie było w poprzednich filmach, żebym mógł go sprawdzić. No i najciekawsze oczywiście wezmę do odcinka. Jak wyglądać ten odcinek, to nie ma już koła szpanerów. Zostały ostatnie godziny, gdy ja go nagrywam. No więc ja teraz otwieram sobie to koło, a wy zostawiacie suba na moim kanale, dobra? Tak się umawiamy, ale każdy, kto może, niech teraz zostawi subika. No i wtedy otwieram od razu to koło szpanerów. A więc uwaga, poszło! No i zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. Oby coś fajnego. Na to liczę, widzowie, może w końcu się uda trafić naprawdę fajne kroki lub fajną emotkę. Niestety, chociaż nie, czekajcie, ej, to jest ta z szampanem. Ona jest giga fajna. Patrzcie na to, było warto. Okej, ja jestem zadowolony giga z tego trafienia. Jaka kozacka emotka. Mit numer 1. Jak ustawisz kroki 2023 roku na Block Dashu, wskoczysz w lasery, no to przez chwilę te kroki będą się zawijały przy laserach. Proszę bardzo, chodzi oczywiście o te kroki 2023. A więc proszę państwa, lecimy z Block Dashem. No i jak widzicie, z boku mamy takie laserki. I ponoć jak ja w nie wpadnę i odpadnę, to wtedy moje kroki dalej się będą zawijać tak śmiesznie. Uwaga, to może być dobry efekt, skacze. Czy ja wiem? No dobra, no tak za pierwszym razem się troszkę zawinęły, ale no nie, no chyba nic specjalnego to nie było, to dosyć normalne. Ja obalam tego mita, wydaje mi się, że to jest mit obalony, chyba że coś źle zrobiłem, ciężko powiedzieć. Drugi mit, gdy lekko obrócisz legendę Chibi Guy, to zauważysz, że jego brew lewituje. Dobra, wchodzimy sobie w legendę, ja akurat nie mam odblokowanego tego skinka niestety, ale to może być śmieszny i może być kozacki efekt, więc widzowie, uwaga. Chibi Guy jest tutaj i teraz obracamy go leciutko i patrzcie na jego brew! O co tutaj chodzi? Ona w ogóle nie jest, mordeczki, jakby, nie wiem, doczepiona do jego twarzy, tylko tak sobie lata. A druga jest akurat doczepiona do jego włosów. Okej, druga jeszcze ma sens, ale nie wiem dlaczego akurat do włosów. Ale ta pierwsza... O co tu chodzi? Ja naprawdę nie wiem, mordeczki. Mit potwierdzony, ciekawa rzecz, dajcie znać, co o tym wiedzieliście. Trzeci mit, Tori, jak dasz region na Azję, tam są zbagowane serwery. No i zagrasz gierkę i od razu odpadniesz i zakręcisz epicką skórką, a wtedy trafisz legendę na 100%. Dobra, widzowie, szybko to sprawdzę, żeby nie było. Giereczka już mi się odpala, więc teraz szybko będę musiał ją przegrać. Widzimy się zaraz, jak ją przegram. No dobra, mordeczki, jak widzicie już, tak, już jest koniec, dokładnie teraz koniec giereczki. Dlatego wchodzimy sobie od razu, tak mega szybciutko w sklepik i będziemy musieli, proszę państwa, otworzyć epicką skórkę raz jeden. No i legenda jest ponoć na 100%. Jeśli to będzie działało, to polecam wam tak wszystkim robić, bo wtedy zawsze będziecie trafiać legendy. A więc uwaga, patrzymy. Poszło, spinek się kręci. Co my tu będziemy mieli? Specjal! Co? Nie, dobra, widzowie. Ej, było naprawdę giga blisko. Ale jednak mit obalony, no i no nie działa to, jakby nie patrzeć. Czwarty mit. Gdy spojrzysz na ikonę skina San Francisco, będzie miał brązową skórę, a gdy na niego klikniesz, będzie jaśniejszy. Dobra, mordeczki, San Francisco to jest ten skinek, o tutaj chyba czerwony, który jest rugbystą, więc okej, ja sobie w niego klikam, no i czekajcie, jak widzicie, rzeczywiście jest taki brązowy tutaj. Uwaga, klikam w niego, no i zmienia kolor twarzy. Okej, ale no to oczywiście zależy od tego, jaki kolorek mam ustawiony, no bo jakbym miał tutaj ustawiony brązowy, no to tamten skinek, gdybym go wybrał, proszę bardzo, gdzie on jest tutaj, też byłby od razu brązowy, więc no, to jest taki dziwny mieć ich trochę, ale okej, no jest to prawdą, jakby nie patrzeć, więc potwierdzam, ale no nic specjalnego to nie jest. Piąty mit, Christmas Future to tylko przebranie, w którym siedzi Smoke i biały szkielet, bo ma ręce białego szkieleta i jest całkowicie niewidzialny, podobnie jak Smoke i ma nawet podobne oczy. A więc okej, widzowie, no tutaj mamy tego Christmas Future, taką się prezentuje, no i ponoć on jest połączeniem dwóch skinów. Numer jeden, Smoke. Szczerze? Jakby tak dodać temu Smoke'owi, widzowie, płaszczyk od właśnie Christmas Future'a, jest podobieństwo. Spójrzcie teraz na ręce Christmas Future'a, jak wyglądają. A tu pokazuję wam ręce szkieleta, to jest identycznie to samo. Mordeczki, to rzeczywiście może być połączenie tych dwóch skinów. Dlatego micik potwierdzony bez, no bez zastanowienia, potwierdzam go, naprawdę, to jest prawdą. Mit numer 6. Gdy obrócisz cyborga, to zobaczysz, że ma inny kolor włosów. Okej, cyborga niestety też nie mam, ale spoko, tak wygląda cyborg od przodu. I ponoć, jak go obrócimy, to on będzie miał jakiś inny niby kolor włosów. Uwaga, sprawdzamy to, poczekajcie.
No tak, no są tam takie ciemniejsze troszkę, jakby nie patrzeć, bo z jednej strony on ma tutaj takie jasne z przodu, a z tyłu jak obrócimy, to one są tak totalnie ciemne. W sumie nie wiedziałem o tym, nawet nie wiem, czy to są włosy, czy to nie jest czasem jakiś kask. Ciężko powiedzieć, mordeczki, ale oczywiście potwierdzamy tego mita, no bo kolorek troszkę się różni. Dzisiaj bardzo dużo mitów związanych ze skinami. Jak weźmiesz skiny zwykłe i weźmiesz czarnego więźnia, to na koszulce ma napis 103, a tak naprawdę nazywa się Inmate 613. Okej, no rzeczywiście mam tego skinka i zobaczcie, on na koszulce ma numer 103, ale w nazwie ma inny numer 613. Mogliby mu dać w sumie taki sam numer na koszulce, jak i na nazwie, ale zwróćcie uwagę, że tak jest u wszystkich. Na przykład ten nazywa się Inmate 007, a na koszulce też ma 103. Dlatego no, mit potwierdzony, ale no, to jest u wszystkich po prostu tych skinków więźniów. Ósmy mit, jak wybierzesz skina Mr. Stumbler i otworzysz epickie kręcenie, to wypadnie coś specjalnego na 100%. Tak, wy zawsze te 100% piszecie, a nigdy nic takiego nie działa, no ale dobra. Bierzemy Mr. Stumblera, no czyli tego zwykłego skinka. Ustawiam go i ponoć jak mam go ustawionego w menu, teraz wejdę sobie w sklep, no i otworzę zwykłe epickie tutaj kręcenie, w sensie no nie jest to zwykłe, to jest epickie, to trafię na pewno jakiegoś specjala. Lecimy, proszę państwa, i sprawdzamy, czy rzeczywiście okaże się to prawdą. A więc uwaga, dajcie mi skina specjalnego, oczywiście ja bym nim nie pogardził, no co jest, znowu? Znowu nie. Ej, no bez kitu. Ale to było blisko, żeby zaś się sprawdziło. Byłbym w szoku, dzisiaj dwa specjale mogłem trafić. Ale no jakby nie patrzeć, tego micika trzeba obalić, szkoda. Kolejny mit, jeśli ustawisz podstawowego skina i dasz mu kolor czarny, oprócz tego dasz kroki czarne hahaha i emotkę hahaha, to dostaniesz bana na skiny, bo twórcy uznają to za wyśmiewanie się z czarnoskórych i blokują ci wszystkie skiny. Wow, nie słyszałem nigdy wcześniej o czymś takim, ale wiem, że no na rasizm trzeba uważać, no ale dobra, sprawdzimy to sobie, poświęcę się, bo możliwe, mordeczki, że ponoć jak ja to teraz zrobię, to stracę swoje wszystkie najlepsze skiny, więc trzymajcie kciuki, żeby tak nie było, a ja się poświęcam i to dla was sprawdzam. Uwaga, zmieniamy to szybciutko na czarny kolor. Oprócz tego wchodzimy w drugi etap, czyli ustawienie kroków haha. I teraz został nam ostatni krok, czyli ustawić emotkę. Jeśli ja już go zrobię, no to wtedy, mordeczki, najprawdopodobniej stracę swoje wszystkie skiny. A więc wchodzę teraz, mordeczki, oficjalnie w dostosuj w skiny. I ponoć jak tutaj wejdę, to już żadnego skina nie będę miał ustawionego, wszystkie zostaną zablokowane i je stracę. Sprawdzamy to, boję się naprawdę. Uwaga, klikamy, mordeczki. No nie, no nie, no wszystkie są jednak. Czyli po prostu ziomek mnie straszył, na szczęście, bo nie chciałbym stracić przez takie coś moich wszystkich skórek, których jest naprawdę dużo. Obalamy tego micika od razu, no nie jest on prawdą. Następny mit, jak weźmiesz do gry Rush Hour jednorożca i dynamitowe kroki, on zacznie dziwnie skakać. Ej, musimy to przetestować, bo jestem ciekawy, jak on będzie skakał. Czekajcie, oglądajcie mi to koniecznie do końca, bo jeszcze dzisiaj mamy kilka ciekawych mitów. Biorę sobie szybko tego Sprinklesa. No i kroki, które muszę mu wziąć, to dynamity. Akurat je mam, więc bez problemu to możemy sprawdzić. Wchodzę na Rush Hour, no i zobaczymy. A więc uwaga, proszę państwa, sprawdzamy, czy rzeczywiście jednorożec z tymi krokami dynamitowymi będzie jakoś dziwnie skakał. Uwaga, skaczemy sobie. Co w tym jest niby dziwnego? Nie no, to jest totalnie normalne skakanie, no to kurczę, widzowie, co wy mi piszecie? Mit obalony i to od razu, nic tutaj specjalnego szczerze nie widzę. No dobra, ten micik będzie szybki, ale myślę, że ciekawy. Kroki polskie najbardziej pasują do niedźwiedzia polarnego. Chodzi, mordeczki, o kroki z flagą Polski. Ziomeczek mówi, że one idealnie pasują do legendy Miśka Polarnego, że to jest najlepszy skin i po prostu jak gramy z tymi krokami, to powinniśmy zawsze ustawiać tego skina. Uwaga, sprawdzamy, jak one będą do niego pasowały. Czekajcie, wejdziemy sobie w kroki i będziemy to już widzieć. Kurczę, rzeczywiście ślicznie pasują. Może nie idealnie, szczerze, mi się wydaje, że nie idealnie, bo zobaczcie, ta siódemka ta, która przeszkadza. Ale moim zdaniem na przykład do tego skinka wygląda to dużo ładniej. Patrzcie, jak fajnie mu fituje z skarpetami. Co prawda on też ma numer, ale według mnie to lepiej pasuje. No nie wiem, są skinki też inne, które według mnie lepiej pasują do tych kroków. Nie mówię, że ten do Polar Billa jest brzydki, to nie pasuje. Są takie, które bardziej, dlatego ja obalam tego mita. No zdecydowałem się, że on będzie obalony. Mit numer 12. Cyberpink jako jedyny skin ma widoczny pępek. A więc to jest ten skinek, proszę państwa, może zmienimy najpierw kolorek, żeby lepiej było to widać. Teraz jak sobie w niego klikniemy, proszę państwa, tutaj, to rzeczywiście widzimy, że on ma pępek. No widać to bardzo dobrze. I chyba z tego co każe, rzeczywiście żaden inny skinek nie ma pępka widocznego. Dlatego mit potwierdzony, taka ciekawostka, nie wiedziałem o tym. No i kolejny micik, skin Stumblestain ma uszy jako śruby. Okej, wiem, że jest Frankensteinem, Frankenstein kojarzony jest ze śrubami, ale że ma śruby jako uszy? Rzeczywiście! Też na to wcześniej nie zwracałem uwagi. Dobrze, że mi mówicie o takich rzeczach, bo ja widzę te skinki, bardzo je lubię i tak dalej, ale nie zwracałem uwagi, że na przykład ma śruby w uszach, widzicie? To nie są normalne uszy, tylko są śruby. Mit potwierdzony, mordeczki, i tym miłym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę i subika, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej filmów z tej serii, koniecznie piszcie w komentarzu mity do kolejnego odcineczka, żebym miał co sprawdzać. Trzymajcie się, do zobaczonka, hejo!